What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes. No i co, moi drodzy? Doigrałam się. Tak jak mówiłam, dopadło i mnie. Dzisiaj większość czasu spędzam w toalecie. Super. Mało tego, mam gorączkę, co prawda tylko 38,5, ale gorączkę, ale jako tako, żeby mieć taki, wiecie, coś tutaj zawalony, to tak nie jest. Katar mam, ale cały czas aplikuję sobie krople do nosa. Ja bez kropli do nosa nie dam rady. Nie mogłabym przeżyć. Ja i kater po prostu nie chodzimy w parze, nienawidzę tego. Dopadło mnie. Moi teściowie są za 3 dni. Że do tego czasu dojdę do siebie, no bo masakra. No muszę dojść do siebie. Jeszcze mam dentystę w czwartek. Oby tylko mi temperatura przeszła, bo mnie dentysta nie zobaczy. No ale ja już wiedziałam. Ja wiedziałam po prostu. Ja wiedziałam po tym, jak ja wyglądałam, po tym, jak przez te 2 dni nie mogłam się z łóżka podnieść. Wiedziałam, że coś mnie bierze. A na dworze dzisiaj mamy 13 stopni, ale już wam pokazuję. Ale leje, wieje. Patrzcie, my nie ściągnęliśmy tego. Wieje, no masakryczna jest pogoda, masakryczna. Chciałabym mieć białe święta, ale chyba jednak to się w Anglii nie wydarzy. Miałam dzisiaj też zabrać do pracy pierniczki, no i niestety nie zabiorę. Zamówiłam sobie czapkę u Gosi, na dole wam wszystko napiszę, ślicznie zapakowana. W ogóle zewnętrzne opakowanie też było bardzo ładne. I widzicie tutaj Handmade by Misha. Śliczny papier świąteczny, otwieram razem z wami. Dopiero przyszłam, jeszcze w ogóle Gosi nie dałam znać, że ona do mnie przyszła. Wow. O, im gratis dostałam. Ale piękna. Jezu, jak ja bym chciała umieć takie rzeczy. I patrzcie, zamówiłam sobie taką czapę. Przepiękny kolor. Właśnie chciałam jakąś musztardową, bo ona przepiękna jest. Z pomponem. Bardzo ładnie to wygląda, wszystko profesjonalnie. Widzicie tutaj imię, nazwisko, handmade artist. O, widzicie też stronę Gosi. Także tutaj wam wszystko pokażę. Ale ładnie, Gosiu. Pięknie się rozwijasz. Gratulacje, moja droga. Czekajcie, mierzę czapę. Ale przepiękna! Jaka ładna! Aż jestem wzruszona. No cudeńko, ja sobie ją troszeczkę niżej opuściłam. Ja lubię tak czapki nisko nosić, no ale jest prześliczna. Dziękuję bardzo. Jaka cieplutka. To będzie moja czapa tego roku. Cudna. No i właśnie kurier dostarczył paczkę, także wczoraj zamówiona, dzisiaj dostarczona nasza kawusia kochana. Włączę światło. No czemu piszesz? Jedyna słuszna kawa, moim zdaniem. Uwielbiam ją. Co wam chciałam pokazać, to zobaczcie, mamy takie, co prawda tego tak nie widać, jeżeli jest to światło wyłączone górne. Jak nie ma światła, to wiecie, tylko takie delikatne plamki są. Tutaj jest tak, to jest gładkie, tutaj nic się z tym nie dzieje, no ale nie mogę tego namyć niczym. I powiem wam, patrzcie, ani zeskrobać, no nic nie można z tym zrobić. Przecież ja na początku roku kupiłam tą gąbkę i przecież mam tą pastę Pink. Ta pasta Pink jest po prostu idealna. I ta gąbka, ona mimo, że jest bardzo, bardzo szorstka, ona nie drapie powierzchni. Boję się troszeczkę zrobić to tutaj. Naprawdę się boję, że mi jakoś mocno ten blat piekarnik podrapie. No ale ponoć jest idealna do tego, także zrobię później, zobaczymy razem, czy zadziała, czy nie, bo naprawdę, no mówię wam, zobaczcie, no nawet paznokciem, no niczym po prostu, nie można tego zmyć. A ja jestem sama w domu. A mój Radosław jest na pogrzebie, mówiliśmy wam, że ostatnio stracił przyjaciela, no i dopiero dzisiaj jest pogrzeb, to niestety czeka się dosyć długo na pogrzeby, prawie że miesiąc, także no niestety, takie, bardzo przykre to jest. Bardzo przykre to jest. Patrzcie na szkodnika. O, ja tak mówię. Nie czuję się dobrze i ta jest na mnie uwalona. No uwaliła się na mnie zupełnie. I jej nie odpędzę. To jest mój taki mały, kochany szkodnik. To jest taki radar, który wyczuwa, jak ja się czuję. Naprawdę. Ja nie pozwalam na takie rzeczy. No bo wiecie, że jestem uczulona na pieska. No ale nie mogę jej odmówić, no bo ona chce dla mnie dobrze. I co, zeszły te plamy takie? No, tym, o, tym, bo to nie skraczuje i z... No, to jest pink pasta. To nie zdrapie. I zobacz, wyszorowałam, patrzcie, ale no, no i takie są drapane, co? No, fiola, no garki, a nie są, takie, kurde. Garki są metalowe, a to jest szkło hartowane. Czy
czyli wcale nie jest takie, ono jest dobre na temperaturę, ale na rysowanie nie za bardzo. No rok czasu już kuchnia jest, on to co? O, ale nie widać, tak o, w świetle widać, bo tak o, jak ja zaglądam, to nie widać tylko. To ma gotować, a nie wyglądać. A nie wyglądać. Zwariował ten mój pies nie może tak robić, nie może tak robić, ten mój pies kochany. Ja wiem, że pani pozwoliła na trochę, ale to nie możesz tak robić i ciebie już nie mogę zgonić. Pani kocha nad życie, ale pani już jest cała w sierści i będzie zaraz uczulona. Teraz czytałam znowu w wiadomościach, że Anglia jest uderzona przez wirusa gorszego niż COVID. Funkcjonować normalnie funkcjonuje, no, ale w pracy bym nie dała rady. Tym bardziej, że ostatnio robimy takie refreshery z BHP, z Health and Safety. BHP? Health and Safety to jest to samo. Czyli odświeżamy BHP z grupami. No nie dałabym rady, naprawdę nie dałabym rady tego robić, bo wiecie, bo bym musiała po prostu latać co chwilę. Masakra. A później wam pokażę, co udało mi się też zrobić na górze, bo jak jestem na chorobowym, ale wiecie, nie takim leżącym, to wyporządkuję sobie i fajnie ogarnęłam, taką mamy wnękę w sypialni gościnnej i tam fajnie ogarniam rzeczy. It's white outside, and the night is cold. Moi drodzy, zaczynamy wkładkę numer 14. Już widzę, że będzie bolało. Ogólnie to wiem, że jest tutaj kilka osób, które też używa Invisalign. Chciałabym wam polecić właśnie ten zgryzak, że tak to nazwę. Jest rewelacyjny do dostania na Amazonie. Dużo łatwiej się wkładki dostosowują do zębów. Jest tutaj, moi drodzy, i tutaj mamy Bomb Diabright Cream, czyli krem do ciała. Kiedyś on był uważany jako krem do pupy, że bardzo ujędrzają pupę. Bomb Diabright Cream, no teraz jakiś jest rozświetlający, także coś takiego. I tutaj, moi drodzy, mamy 75 ml, czyli tak dużo nie ma. No ile mi teraz wystarczy? Na mało. Moi drodzy, chciałabym wam tylko powiedzieć, że moja eskadronka do wośpa jest już otwarta. Ja bym bardzo prosiła, bez jakichś tutaj komentarzy głupkowatych typu on kradnie, owsiak kradnie albo nie kradnie. I ja tak kiedyś odpowiedziałam na komentarz. Więcej zrobił dobrego niż złego, z pewnością. Tyle osób, co dziękuję Owsiakowi i za fundację, i za sprzęt, który fundacja do szpitali kupuje, że to mi wystarczy. No, nie jedna osoba z moich znajomych, nie dwie, a dużo, dużo więcej spotkała sprzęt od fundacji przy leczeniu swojego dziecka w szpitalu, także od razu mówię, że jakieś komentarze typu głupkowate, no po prostu nie będę dyskutowała. Nie ma tutaj żadnego celu. Jeśli coś płacicie, będzie mi bardzo, 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 bardzo miło. Woda z wodą w szklance ginowej. Ale kto choremu zabroni, prawda? Zdróweczko. Ja już się wykąpałam, tutaj mi się woda robi, dlatego coś tak kapie. I tutaj mam takie płatki, jakieś kupiłam w TK Maxie ze śluzem ze ślimaka, także sobie teraz zrobię. Może coś mi pomoże, bo ja już wam mówiłam też, że wiedziałam, że chyba będę chorowała, bo miałam takie wielkie sińce pod oczami. Ja nigdy nie mam sińce pod oczami, nigdy, nigdy, przynigdy. No to miałam taką niespodziankę, także otwieram je. Płatki powinny mieć ok dla mnie. Opinie też mają ok, także robię. Teraz chyba sobie w miarę dobrze tą maskę nałożyłam. Dobra, moi drodzy, jakieś takie mam wrażenie, że no i tak widać po mnie, że nie czuję się za świetnie. Mam nadzieję, że za bardzo tego nie było widać. No jest jak jest, no nie ukrywajmy, że jest super, jest kolorowo i że Vlogmas jest wspaniały, bo Vlogmas nie zawsze jest wspaniały, jak zresztą widać po mnie. Ogólnie dla mnie to jest dosyć ciężki okres, jak myślę, dla wielu też osób. Wiecie, jeżeli ktoś kogoś stracił, to powiem wam, że jest ciężko. Staram się, wiecie, przeżywać te święta, bo wiem, że możemy ich nie mieć wcale dużo. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro już w troszeczkę lepszym stanie. Buziaki, kochani! What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year.
It's beginning to look like all my wishes.